Tak, oczywiście. Nie chciałam mówić o swojej przeszłości, ponieważ to było zbyt... No, znaczy ja rozumiem, że dlatego, że to było zbyt bolesne, zbyt straszne. I ona oczywiście mówi, ponieważ przede mną, można powiedzieć, otworzyła się i powiedziała mi bardzo dużo, myślę, że bardzo dużo o swoim życiu, o swoich przeżyciach, o swojej historii swojego życia i swoich przeżyciach, to nie chciała, żeby to poszło dalej. A dlaczego nie chciała? Dlatego, że to było u niej tkwiło w najgłębszej głębi, to było jej własne, to było bolesne, to było trudne. I ona nie uważała za właściwe i możliwe, żeby z tym, żeby to ogłaszać, żeby iść z tym na zewnątrz do ludzi. Była w ogóle dosyć skrytym człowiekiem. Jeżeli mówiła o sobie, o swoim życiu, przeżyciach, uczuciach, to do bardzo wybranej grupy ludzi, do bardzo niewielu. Co chciałaś powiedzieć? Właśnie chciałem zapytać. Irenko, bardzo mi zależy na tym, żeby się od Ciebie dowiedzieć, czy w pewnym momencie moja matka poprosiła Cię, to już było po 68 roku, o dyskrecję, jeżeli chodzi o jej tożsamość. Czy mama prosiła o dyskrecję co do jej pochodzenia? I do jej historii. Jej historii. Bo przecież zmieniła tożsamość, stała się włoską poetką. Ale oczywiście, że ja zachowałam no, maksymalną dyskrecję, nie rozważałam tego. Czy ona Cię o to prosiła? Tak. 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 Miała do Ciebie ogromne zaufanie oczywiście. Pytanie do Pani. I wcześniej, i pewnie teraz, przy okazji pracy, współpracy z Remigiuszem nad książką, Pani zadawała sobie pytanie, dlaczego aż tak radykalna zmiana tożsamości, że... Tak, dlatego, że ja sobie nie zdawałam z tego sprawy. Trzeba wiedzieć, że ja wtedy mieszkałam i pracowałam w Genewie. Oczywiście miałam kontakty z matką, ale telefoniczne, bo kiedy przyjeżdżałam, ale ponieważ ona nigdy nie opowiadała o swoim życiu poza czytaniem poezji i opowiadaniem o tym, że jeździ po całej Polsce i że czyta w różnych szkołach poezję. Wobec tego ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, że ona zmieniła tożsamość. I dlatego, no, myślę zresztą, że nawet gdybym zadała jej pytanie dlaczego, to by mi nie odpowiedziała. Ale nie mogłam zadać tego pytania, bo po prostu nie zdawałam sobie z tego sprawy. Zdawałam sobie sprawę z tego, że coraz bardziej fokalizuje się na poezji i że bardzo jej zależy, żeby ludziom się ta poezja podobała i że to jest dla niej właściwie najważniejsze w jej życiu, ale nie wiedziałam, że zmieniła tożsamość. Jak kiedy się dowiedziałam po jej śmierci, że była włoską poetką, która przyjechała do Polski, bo się zakochała w polskich krajobrazach i tak wspaniale się nauczyła mówić po polsku, no to po prostu ramiona mi odpała. Ręce, bo tak się mówi po francusku, le bras me tombe. I moje pierwsze pytanie, jedno z pierwszych do Renka, to było, słuchaj, czy naprawdę wierzyłeś, że ona jest włoską poetką, która tutaj przyjechała z Sycylii? Ja rzeczywiście nie chciałem tutaj tych swoich fragmentów opowiadać. Wydawało mi się, że na to nie jest miejsce w książce, ale Janka mnie do tego właśnie namówiła. Powiedziała, że rzeczywiście, żebym spróbował sobie przypomnieć, jak ja wtedy, nie teraz, co ja pamiętam, tylko żebym spróbował sobie przypomnieć, jak ja wtedy reagowałem i jak ja wtedy odbierałem Irenę Conti. Ja tak spróbowałem taki rozdział o tym, jak ja wtedy ją widziałem napisać. Ciężko było uwierzyć, że jest Włoszką, która tak genialnie opanowała język polski, natomiast ja po tym spotkaniu telewizyjnym miałem wrażenie, że to jest pół Polka, pół Włoszka, Polka, która spędziła we Włoszech wiele lat. Czyli idealnie pani Irena Conti grała swoją nową rolę. Ale co dla mnie jest teraz po latach wstrząsające,
to że dam sobie sprawę z tego, że moja matka grała rolę od świtu do nocy, przez cały czas, bo jak się wybierze taką rolę, to nie można sobie zrobić przerwy. Nie ma przerwy, nie można wyjść, a nie ma przerwy między aktami, tylko cały czas trzeba ciągle grać tą rolę. I myślę sobie, że to musiało być chyba bardzo ciężkie po prostu. Czy mogę się wtrącić? Tak, prosimy. Ale ja chcę powiedzieć, że z tym wszystkim, co jest ciekawym i dramatycznym problemem, nie wiem jak się z tym uporał Remek, Irena chciała być Polką. Najbardziej chciała być Polką. Mogła być Włoszką, Francuską, Niemką. W każdym społeczeństwie mogła znaleźć swoje miejsce. Ale ona chciała być Polką. Według mnie, czy słychać mnie? Ona chciała być, tak jak ja to odczułam, katoliczką. O to jej chodziło. Nie odbieram tego. Tak mi mówiła wręcz, tak? Przepraszam bardzo. Strasznie dużo emocji. No tak, bo to są trudne tematy, ale to nie tylko to, że stała się Włoszką, kochającą bardzo Polskę, ale również przestała być Żydówką, bo można być Włoszką pochodzenia żydowskiego. Jej najlepsza przyjaciółka w Rzymie, Serena, ta, która zatrzymała przez 40 lat zdjęcia i listy Ireny, jest Włoszką, prawdziwą, ale z pochodzenia żydowskiego, więc jedno drugiemu nie przeszkadza. Moja matka była Włoszką katoliczką. Taka była pod koniec życia i nie rozumiała, dlaczego ja mam kontakty z ludźmi z pochodzenia żydowskiego, jak się kiedyś mówiło. I taka jest, to są ostatnie moje rozmowy z moją matką. Przykro mi, że tak było, ale tak niestety było. Ale ja mam wrażenie, że miała pani to poczucie, że Irena czuła się niechciana, że była niechciana. W związku z tym może właśnie bierze taką tożsamość włoskiej katoliczki, żeby być chcianą. Przybiera taką tożsamość, która będzie może chwyci, mówiąc potocznie. Nie poprzestała na tym, jaka ta tożsamość była w naturze, ale szukała dla siebie miejsca. Była niespokojnym duchem i nie mogła sobie się uporać ze swoją tożsamością. Tak to widzę. I chciałam podzielić się takim wspomnieniem z mojego dzieciństwa, ale to była taka scena, którą bardzo mocno zapamiętałam i ona ma związek z Ireną. I myślę, że jest takim też nawiązaniem do tego, co powiedziała Janeczka o tych rolach, które grała Irena. Mianowicie pamiętam dzień, ponieważ Irena mieszkała u nas przed wyjazdem z Polski do Włoch w 1968 roku. I pamiętam, jak przychodziła dosłownie skonana, słaniająca się po tym, jak pakowała całe swoje życie i likwidowała przed wyjazdem. I pamiętam tego ostatniego dnia, kiedy przyszła, właśnie bardzo późno, późnym wieczorem, właściwie w nocy, a samolot miała następnego dnia rano, chyba jakieś piątej czy szóstej, w każdym razie bardzo wcześnie. I pamiętam, że właśnie jakoś obudziłam się wtedy, żeby się z nią pożegnać. Bardzo zresztą lubiłam Irenę, ona była osobą, która świetnie miała kontakt z młodymi ludźmi. Pamiętam, że świetnie się z nią gadało. I zobaczyłam ją absolutnie, że tak powiem, zrobioną. To znaczy miała na sobie makijaż, była świetnie ubrana, była gotowa do walki, do wyjścia. I to zderzenie takie zapamiętane na przestrzeni kilku godzin, kiedy widziałam człowieka kompletnie zmęczonego, złachanego, w tą już gotową do wyjścia osobą, był taki,
niezwykły, szokujący. I myślę, że to jest taki skrót, który ją bardzo dobrze charakteryzuje. Fragment ze strony 103, 105 do 105. Miłość. I to jest ten moment, kiedy świat się zawalił. Nie wiem, skąd Irka dowiedziała się, że jej rodzina jest przetransportowana do obozu w Sobiborze, niedaleko Lublina. Marek Edelman mówił, że ojciec Ireny zginął w warszawskim getcie. Nie ma na to potwierdzenia. Jeśli tak, czy to znaczy, że do Sobiboru trafili pozostali, najpewniej ukochany brat, być może matka. Była gotowa zrobić wszystko, żeby uratować bliskich. Podobno wspólnie z bojowcami przygotowała mającą szansę powodzenia zbrojną próbę uwolnienia swojej rodziny. Tak mówi Stefan R., pseudonim. Mężczyzna, z którym związała się pod koniec lat 60. Pamięta, jak mówiła, że wszystko było właściwie gotowe. Jego zdaniem Irena twierdziła, że do Sobiboru trafili rodzice i brat. Dzisiaj z chronologii wypadków można się tylko domyślać, że znaleźli się prawdopodobnie w grupie więźniów Treblinki przywiezionych do Sobiboru, aby uprzątnąć obóz po jego likwidacji. Irena mówiła, że sami musieli wykopać sobie dół. Sobibór, sprawiający wrażenie, jakby miał kilometr kwadratowy, był piekłem, bo dla polskich Żydów od przejścia przez bramę jasne było, że to był obóz śmierci. Żydzi holenderscy nie od razu domyślali się, gdzie trafili, a zabijano tu na masową skalę. Kiedy trafił tam Filip Bialowicz, którego świadectwo z Sobiboru jest jednym z najbardziej znanych, już pierwszego dnia usłyszał od współwięźnia: bardzo trudno jest mi wyjaśnić, co się tutaj dzieje. Ten wielki płomień, dym dookoła nas wydobywają się z krematorium. Tak się dzieje z każdym transportem, który tutaj przyjeżdża. Niemcy i kapo wykazywali się wyjątkowym bestialstwem. Kiedy holenderski marynarz planował ucieczkę, jego plan wydał jeden z Ukraińców. Niemiłosiernie go chłoszcząc, krzyczano, żeby wyjawił nazwiska wspólników. Mówili, że jeśli tego nie zrobi, zetną głowy 150 więźniów. Nie wsypał nikogo. Po wojnie schwytano jednego z SS-manów z Sobiboru. W jego domu znaleziono fotografię z tamtego ścinania głów. Pod koniec czerwca 1943 roku przyjechał do Sobiboru transport Żydów z Bełżca. Wyszli z wagonów i rzucili się na strażników. Wszystkich zabito. Sortując ich rzeczy, więźniowie natknęli się na przesłane pismo wzywające do buntu i walki. Pisali, cytuję za Bialowiczem: wiemy, że to koniec naszej drogi. Zemścijcie się, zemścijcie się. Ten apel stał się motywacją do zorganizowania ucieczki z obozu. Jego treść szybko została rozpowszechniona. W czasie prac w lesie więźniowie zarąbali ukraińskiego strażnika. 40 udało się uciec, inni ponawiali próbę. Jedną z nich był plan otrucia SS-manów morfiną zbieraną z buteleczek, jaką mieli przy sobie ludzie z transportów. Plan się nie powiódł. Znów ktoś wsypał. Ale opór rósł. Na 13 października 1943 roku zaplanowano bunt. Po pierwsze, zabicie czołowych niemieckich żołnierzy. Po drugie, otworzenie drogi ucieczki dla wszystkich więźniów. Plan był precyzyjnie opracowany. Ludzie zabrali ze sobą na apel pakunki i ciepłą odzież. Ci, którzy byli w akcji, strzelali do Niemców. Więźniowie uciekali przez druty kolczaste i czołgając się pod nimi, wpadali wprost na pole minowe. Miny wybuchały, Niemcy strzelali do uciekających.
wielu zginęło. Pozostali ukryli się w gęstym sosnowym lesie. Wielu złapano w kolejnych dniach. Heinrich Himmler nakazał zniszczenie obozu i zasadzenie na jego miejscu drzew. W tym celu wysłano do Treblinki 275 Żydów, a kiedy wykonali pracę, zabito ich w listopadzie 1943 roku. Irena spóźniła się o jeden dzień. Zachowało się jedynie kilkanaście nazwisk polskich Żydów, którzy trafili do obozu. Skrupulatni Niemcy nie prowadzili tutaj żadnej ewidencji. Informacja o Gelblumach się nie zachowała. Sprawdziłem. Janka. Znalazłam zdjęcie Władka, brata mamy, z notatkami robionymi w drugą rocznicę jego śmierci. Nie wiem, czy to jest to samo zdjęcie, które podarowała Kazikowi. Mówił w Jerozolimie. Nie mówiła nigdy o rodzinie, a ja nie pytałem. Tylko o Władku. I dałem jego zdjęcie, jedyne jakie miałem. Nie rozumiałem, dlaczego mi je daje. Nawet go nie znałem. Nie miało to żadnego sensu, żebym je trzymał u siebie. Kilka razy chciałem jej oddać. Nie pamiętam, czy je w końcu ode mnie wzięła. Pamiętam, że nie bardzo miała ochotę odebrać ode mnie. Zgadza się z chronologią likwidacji obozu w Sobiborze. 26. rocznica urodzin. Druga rocznica śmierci mego najukochańszego brata, 16 listopada 1945. W trzecią rocznicę przyniosłem kwiaty, 16 listopada 1919 do 1943. Dwa lata minęły od twojej śmierci, Włada, ja jeszcze żyję. Ciekawe, czy w trzecią rocznicę będę też pisała i co? Kocham tylko pamięć o was i więcej nic i nikogo. A jeśli mówię, że mam do kogoś czegoś, jakieś uczucia, to kłamię. Nienawidzę siebie i wszystkich. I łzy moje i drugich mnie cieszą. Piekło. Hawka Folman Raban. Zgadzam się ze zdaniem Primo Leviego, że ten, kto przeżył, nie dosięgnął dna piekła. Ten, kto przeżył, należy do mniejszości. Jest wyjątkiem, który miał szczęście. Był niezwykle odważny lub zszedł z wyznaczonej drogi. Ci, którzy dosięgli dna piekła, nie mogą opowiadać, ponieważ dawno zamilkli na zawsze. Siła. Kazik we wspomnieniach powstańca z warszawskiego getta. Prawie codziennie chodziłem w stronę getta. Jakaś siła ciągnęła mnie do murów. Była to potrzeba, której nie potrafię wytłumaczyć. Chciałbym jeszcze dodać, że jest niezwykle istotny wątek to, że w książce Remigiusza są fragmenty, czasem długie fragmenty poezji Ireny. I to jest niezwykłe, bo dzięki tej książce, dzięki świadectwu wszystkich tu obecnych i tych, których tutaj nie ma, ta poezja dostaje drugie życie. Dlatego, że poezja włoskiej pisarki, dziennikarki, która mieszka w Polsce, jest inaczej odczytywana. A te same wersy, kiedy znamy już historię Ireny Conti, nabierają zupełnie nowej głębi, nowego znaczenia. Dostajemy klucz dla nich. I to dzięki, powiedziałbym, niezwykłym i szczęśliwym przypadkom wnikliwości Joanny Szczęsnej, wrażliwości Remigiusza Grzeli, faktowi, że córka Irena jest również dziennikarką i nie odmawia, bo wie, że jak się uprze jakiś
dziennikarstwa i tak nie odpuści. Prędzej czy później trzeba będzie się spotkać. A z kolei inna dziennikarka pamięta, może dać świadectwo z czasów najwcześniejszych. Taka ciekawa informacja, to był moment, kiedy na Wikipedii zaistniał profil Ireny. Ona wtedy była w Sokółce na spotkaniu. Słabo słychać. W Sokółce była na spotkaniu z dziećmi, tam jeździła do takiego ośrodka korczakowskiego. I po tym spotkaniu ktoś jej tam wręczył wydruk z tej Wikipedii. Ona nie chodziła po internecie za często. Dzwoni do mnie i płacze mi w słuchawkę. Mary, żebyś ty wiedział, jaka podłość mnie w życiu spotkała. Ja mówię, co się stało? I to chwilę trwało, nim w ogóle doszła, mówi, musisz tam zadzwonić albo coś z tym zrobić, ale z tej strony trzeba wykasować, bo mi datę urodzenia wpisali. Ja mówię, a jaką ci wpisali? 21. Przecież to nieprawda. Nie, 23 się urodziłem. Ale 21 wpisałem. A, no to jest... Więc ja mówię, wiesz, no możemy gdzieś tam napisać do kogoś, możemy... Ale co to za strona? Nim mi wytłumaczyło, okazało się, że to jest Wikipedia. Ja mówię, a to jest łatwo, bo jak ty mi podasz tę prawdziwą datę, to ja tam wpiszę i powołam się, że to od ciebie. Wiesz co? To wpisz 39, to też nie będzie prawda, ale już wyjrzysz. Państwa pytania, ale Olgierd Łukaszewicz ma jeszcze fragment. Więc ja tylko powiem tak na marginesie, że ten fragment dotyczy drugiej miłości Ireny z czasów palestyńskich. Kazik był jej wielką miłością, ale też jej wielką miłością był Romek i te listy dotyczą Romek. Znaczy Romek kochał bardzo Irenę, Janka mnie poprawiła, Romek kochał bardzo Irenę, a z jej strony nie wiemy. Raczej wyjechała do Polski. A Sarna jest siostrą Romka. Servus Irka, stało się coś strasznego. Romek zginął w walce 31 marca dla swojej ojczyzny. Irka, wszystko co było dotychczas złego, stracić rodziców, przyjaciół, było niczym w porównaniu. Nie musiał iść. Miał różne propozycje na miejsca mniej niebezpieczne, ale on szedł w najgorszy ogień. Może tyś przyzwyczajona do strat, bardziej zahartowana, ale on złamał tym nie tylko swoje życie, ale zupełnie moje. Wszystko jest zupełnie beznadziejne. Gdyby nie Marek, syn, poszłabym za nim. Prawie niemożliwe jest żyć, nie żyjąc. Irka, tyś też straciła, bo takiego przyjaciela ty łatwo nie znajdziesz. Czytałam jego listy o tobie. On był taki słoneczny. Irka, zostawił mi parę słów przed pójściem. Nie pożegnał się ze mną. Tam pisze, żebym ci przesłała twoje zdjęcia. Ale jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Ale zrobię. Irka, zmartw się choć na chwilę. Takich jak on nie było wielu. Irka, dlaczegoś napisała taki sztuczny list do niego? Otworzyłam go. Irka, napisz, całuję, Sarno. Irka, ja se nie mogę całkiem poradzić, tak mi szkoda. Nie wiem, może ty, taki zimny człowiek, że ciebie to nie obejdzie. Ale jeśli on do ciebie tyle czuł, to chyba nie jesteś taka. Napisz koniecznie na adres Romka albo Bogen Balfour 37 dla mnie. Napisz parę listów, to choć jeden dojdzie. Droga Irko, jeden list ci już posłałam. Nie wiem, czy dojdzie. Chcę koniecznie, żebyś wiedziała o tym, co się stało. Z tym, że Romka nie ma. Mam do ciebie wiele żalu i wiele sentymentów. Nie mogę sobie zupełnie poradzić. Czasem mi się zdaje, że gdybyś ty była tu na miejscu, to byłoby lżej. Byłam o dużo twardsza, jeśli chodziło o słowa od Romka. A teraz wszystko znikło. Został tylko taki ból, nawet nie ból, a coś takiego, że wyszłabym i wyłabym. Romek nie miał wielkich słów, a po prostu poszedł
i zginął, a ja zostałam sama, bo Marek jest dzieckiem, a Abram jest dobry, ale normalny. Irka, napisz. Mam ci posłać zdjęcia, tak jak on kazał. Może wiesz, jak to zrobić? Salę. Irka, czyś ty go znała? Jaki był kochany? Irko, odpisz mi zaraz na adres. Chcę wiedzieć, czyś dostała listy, bo mi zależy. Cyprus, Larnaka, POP 95, Fort Berger. Ireno, dostałam twoje dwa listy. Jeden już bardzo dawno, drugi później. Nie umiałam dotychczas się zdobyć na odpowiedzenie ci, ale jeśli już piszę, to będę szczera. Są pewne sprawy, które się wyczuwa nawet na odległość. Te listy twoje nie były szczere. Nie wiem tylko dotychczas, co cię skłoniło do napisania ich w tym tonie. Czyżby tylko chęć otrzymania zdjęć? Jeśli nie mam racji, to zrozum mnie i wybacz. Gdybym nie przypuszczała, że twierdzenie moje jest słuszne, nie pozwoliłabym sobie na napisanie ci tego, co napisałam. Zdjęcia ci przyślę, ale musi jeszcze trochę potrwać z przyczyn ode mnie niezależnych. Pozdrow, Sanna. Joram Berger. Dlaczego moja matka obwiniała Irenę o śmierć Romka? Jerozolima była blokowana od dłuższego czasu. Podejmowano różne nieskuteczne próby złamania blokady. Jedną z nich podjął Palmach, druga co do wielkości żydowska siła zbrojna w Palestynie, walcząca razem z Haganą. Jednostka Palmachu stacjonowała niedaleko kibucu Kulda. Romek jako członek Hagany nie musiał dołączać do tej akcji Palmachu, ale jeden z przyjaciół poprosił, aby go w niej zastąpił. Romek był w takiej depresji i obojętności po wyjeździe Ireny, że się na to zgodził. Prowadził pojazd opancerzony. Była zima i dwa takie pojazdy ugrzęzły w błocie. Wielu żołnierzy irakijskich okrążyło je, zabijając wielu żołnierzy, a część radząc. Tylko dwoje ludzi miało możliwości wydostania się. Romek i jeszcze jeden żołnierz. Romek odmówił opuszczenia tych rannych młodych chłopaków, swoich kolegów. Ten drugi żołnierz wydostał się nocą. Ranni wykrwawili się. Romek został zabity. Więc miał szansę się uratować, ale tego nie wybrał. Mój brat Meir, który jest psychiatrą, nie znał Romka, mówi, że nasza mama była w żałobie po jego śmierci przez całe swoje życie. Zginął, zanim narodziło się państwo Izrael 30 marca 1948. Izrael narodził się 15 maja 1948. Był gorącym, naiwnym syjonistą i wielkim romantykiem. Był też fotografem. Mamy do dziś zdjęcia, jakie robił przed wojną. Między innymi w Strzegowie, niedaleko Muławy. Trochę zdjęć wojennych i trochę powojennych. Oczywiście Irena miała prawo wybrać powrót do Polski. Ale dla Romka był to ogromny dramat. W tym samym czasie, bo w połowie kwietnia 1948 roku w Palestynie zostaje porwany Alan, brytyjski lotnik, z którym Irena się spotykała. Wystarczą pojedyncze nawet momenty, by polubić z całego serca, a nawet pokochać człowieka. Piszę to dlatego, by ci dać do zrozumienia, że nie ilość czasu warunkuje miłość ludzi, ale jakość tego czasu, jego wpływ. Więc bądź dobrej myśli. Alan na pewno do ciebie przyjedzie. Na pewno. Marek Edelman opowiadał Pauli Sawickiej. Zakochała się razem z pewnym oficerem angielskim czy amerykańskim. Na jego papierach okrętem wracała do Włoch. Mieli razem pojechać do Polski, ale we Włoszech jej kawaler dostał wezwanie. Odwołali go z urlopu, żeby towarzyszył w
Folke Bernadotte, który był mediatorem ONZ w Palestynie. Długo czekała na niego we Włoszech, aż skończyły się jej pieniądze, więc musiała sama wrócić do Polski. Pewnego dnia, a właściwie o północy, ktoś zapukał od strony kuchni do mojego mieszkania w Łodzi. Zobaczyłem jakąś postać w kapturze. Nie poznajesz mnie, to ja. Otwórz. To była ona. Weszła, opowiedziała, co zaszło i oświadczyła, że u mnie będzie czekała na swojego wybranego. I tak się stało. Na nocnym stoliku obok swego łóżka postawiła jego fotografię i czekała. Mijały dni oczekiwania, aż któregoś dnia przyszedł list. Jego kolega pisał, że jej ukochany zginął w zamachu na Bernadottego. Z listu z czerwca 1948 roku, jaki jest w posiadaniu Joanny Szczęsnej, ten, który napisał do Ireny kolega Allana, wynika, że ten został porwany. Nie daje znaku życia, więc pewnie zginął. Folke Bernadotte, wnuk króla Szwecji, Oskara II, zginął 17 września 1948 roku. Allan nie mógł więc być ofiarą tego zamachu. Potwierdza to też list kondolencyjny, jaki przysłała Irenie jej siostra z wyboru, Kalina. 8 lipca 1948 roku pisała: kochane moje dziecko, wczoraj dostałam twój list i do dziś jeszcze nie jestem w stanie ochłonąć z szoku, jakiego doznałam po tej strasznej wiadomości. Maleństwo. Po prostu nie mam słów na pocieszenie. I wszystko dokładnie widzę i czuję razem z tobą, moja Irusiu. Ale ty, kochana, doprawdy takie straszne nieszczęście. Tak teraz serduszko boli. Tak boli, że... Ale co nam robić? Już do biedy przyzwyczajone, my biedne. Z tego listu wynika, że Hanta stara się o wyjazd do Izraela i namawia Irenę w tej sytuacji, by jechała z nią. Kiedy patrzę na Stanisławę Cylińską w filmie Andrzeja Wajdy, krajobraz po bitwie, gdzie gra młodą, kąsającą wszystkich Żydówkę, która wszystkich straciła i jakoś próbuje się odnaleźć w obozie dla dipisów, widzę Irenę. Zniszczenie, jakie jest wokół niej. Straty, które ponosi również po wojnie. I widzę zniszczenie, jakiemu się oddaje. Pisała z Polski. Szarna. Nie umiem uwierzyć. Nie mogę, no naprawdę nie mogę. Już nie mogę płakać. To takie dziwne, że jeszcze w ogóle nie płakałam. Sarna, błagam cię, uwierz. On był mi najdroższym z przyjaciół, jeżeli takich w ogóle mogę mieć. Sarna, ja naprawdę nie wiem, co piszę. Pisałam już 2 razy do ciebie. Nie wiem, czy dostałaś te listy. Sarna, napisz, że on żyje, że to nieprawda. Ja już sama nie wiem, może w ogóle to nieprawda, że dostałam od ciebie ten list i że tam właśnie napisałaś, że i myśli. Ja nie wiem, co się ze mną stało, ale mnie się zdaje, że oszalałam. Romek stale przychodzi do mnie i patrzy, uśmiecha się i jest stale tu. Szarna, nie wiem, jakie będzie życie, ale muszę cię jeszcze zobaczyć. Jeśli będę żyć, to na pewno to zrobię. Szarna, ty mnie chyba nienawidzisz. Ale choćbyś mnie znienawidziła, ale nie wiem jak, dla mnie jesteś teraz tak drogą jak Romek. I taką zostaniesz. Napisz, Irena, napisz, gdzie jest jego grób. Grób Romka. Nie, to niemożliwe. Napisz. Napisz, Irena. Thank you.
takie zdjęcie, w którymś momencie się wyświetla Irena między dwoma mężczyznami. Jest, po jednej stronie jest Kazik, a po drugiej jest właśnie Romek Piotrkowski, o którym był ten fragment, czyli ci dwaj mężczyźni, którzy w tamtym czasie Irenę kochali. Sztuka jak z czegoś niemożliwego, czyli z elementów tylko świadczących o różnych momentach życia. Irenę można stworzyć całość, można dać jej życiorys, można opisać historię. Bardzo dziękuję. Na wieczorze autorskim pani Ireny w Instytucie Włoskim i mam stamtąd jeszcze z dedykacją jej poezję. Nie wiem, czy nie warto byłoby w tej chwili tej poezji wnosić. To nie zależy ode mnie. Teraz, kiedy już wiemy, kto jest autorką naprawdę tej poezji. Monika Kalinowska, Marcin Kicki z PWN, którzy są, i Liza Matys. Bardzo dziękuję. Justyna Majewska, która była konsultantką historyczną tej książki z Muzeum Historii Żydów Polskich, ale też Państwo, którzy jesteście na sali, którzy występujecie pod pseudonimami w tej książki z różnych powodów, których nazwisk nie mogłem opublikować, a Państwo na sali są. Bardzo dziękuję za rozmowę o ironii.